Hej! O, już się nakręciłem! Hej, cześć, siemano wam wszystkie ludzie, z tej strony Jack, poprawiający popfilt, żeby było go lepiej być może słychać. Witam się z wami bardzo serdecznie w trzeciej serii Dark Souls na kanale, konkretniej w Dark Souls 3, czyli części, która kończy całość opowieści Dark Souls, kończy tę trylogię. Zobaczmy, jak się skończy. Jezus, ta muzyka! Piękne. Co jeszcze? Aktualizacja. Gra. A dobra, to jest stare. I to bardzo, bo sprzed 6 lat. I jakby co? Ja posiadam wersję Ultimate, czy tam Fire, kurde, nie wiem, co w trailerze, czy tam w intrze, czy w trailerze, który wykonam do intra, ale mam w tej części dostępne, tak samo jak w poprzedniej, wszystkie dodatki, czyli, tak jak widać tutaj w lewym górnym rogu, Ashes of Ariandel i The Ringed City, czyli Popioły Ariandel i Miasto Pierścienia. Będziemy te miejscówki zwiedzali, ale to dopiero grubo później. Na razie rozpocznijmy naszą przygodę w trzeciej części Dark Souls. Jasność. A, szósta może być. Tutaj zwykła. Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire and the lords go without thrones. When the link of fire is threatened, the bell tolls, unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, Saint of the Deep. Undead Legion, the Abyss Watchers. And the reclusive lord of the profaned capital. Yon the Giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be Cinder. And so it is that Ash seeketh embers.
Jezus! Jaka ta muzyka jest zajebista! Ja taki kurwa czułem hype! Dobra, jedziemy, let's go. Imię? Wejdzie? Nice, lubię. To, dar pogrzebowy, co możemy wziąć? Pierścień życia zwiększa maksymalną liczbę zdrowia. Boskie błogosławieństwo. Skryte błogosławieństwo. Czyli skryte odnawia zdrowie, boskie, no, odnawia zdrowie i leczy wszystkie efekty statusowe. Czarna bomba zapalająca. Ognisty klejnot. Ulepszenie do broni ognistej. Bezpańska dusza, koszt to sypiał u twego boku, służby nielicznej duszy. Serce biała moneta. Większe odkrywanie, pęknięta kula, to wiadomo. I młoda biała gałąź. Młoda biała gałąź białego drzewa być może symbol przyjaźni. Pozwala się stopić z tłem, choć tylko jednokrotnie. Stopić z tłem to rozumiem, że na kamuflaż, tak? Czy na kameleon? Kurde, no ze wszystkiego co to jest, to ten pierścień najbardziej nie przekonuje. Twarze. Plebejusz. Wojownik. Magnat. Uczeń szkoły. O Jezus Maria, jak to wygląda? Akademicki nowicjusz? Kataryński utracjusz? Kto to jest utracjusz? Czemu taki pomarańczowy jest w ogóle? To jest takie moje pytanie. Wężowy podróżnik? Wyrzutek z bagna? Londorski cień śmierci? O chuj. I irytylań? Jezus Maria! Boże, irytyl w mroźnej dolinie. Irytylańczyk. Dlaczego ja nie potrafię wymówić tego słowa? Tak szybciej. Kurde, i tak nie będziemy tej twarzy widzieli, ale szczerze, zagram sobie może z londorskim cieniem śmierci. Dar wybrany. Klasy. Rycerz, nikomu nieznany, który nie wytrzymał wędrówki. Odporny dzięki dużej witalności i mocnej zbroi. Najemnik i weteran wielu pól walki, wysoka zręczność pozwala na zręczne wykorzystanie dwóch bułatów. Wojownik. Potomek słynący z siły wojowników północy wykorzystują krzepę do obsługi ciężkiego topora wojennego. Herold włada włócznią i korzysta z łagodnego cudu trawiającego. Złodziej. Pospolity złodzieszy się osem dezertarności służący do pchnięcia w plecy nóż oraz wojskowy łuk. Zabójca. Preferujący czaić się w cieniach zabójca lubi używać połączenia czarów ofensywnych i pchnięć ostrzem miecza. Czarodziej. Samotnik, który zarzucił formalną edukację, by prowadzić własne badania. Inteligentny, korzysta z czarów duszy. Już tam mamy dwa na start, widzę. Piromanta jest też. Ciekawe. Piromanta z dalekiej krainy, władający mocą płomienia. Jest również sprawnym wojownikiem dzierżącym topór ręczny. Okej. Oj, ma jakiś pierścień jeszcze dodatkowy. On też ma, ten ma pierścień. Jeśli dobrze poznaję po miniaturce, to jest chyba pierścień nie śpiącego. Albo ryczącego smoka, który bafuje czary. Że więcej biją. Kapłan. Podróżujący kapłan, który nie trzyma trudów drogi, dzięki swej wierze może korzystać z wielu różnych cudów. No a ma dwa. Także elo. No i człowiek znikąd. Nagi przybysz nieznanego pochodzenia, albo jest kompletnym głupcem, albo pochowano go bez żadnego dobytku. No, totalna lipa. Ale nie no, myślę, że zaczniemy jakąś faktyczną klasą. Co tu ma najwyższy level? Na razie Herald i Złodzie mają po 9. Zabójca ma 10. Okej. Okay. Znaczy de facto tak naprawdę człowiek znikąd to jest najlepsze wyjście. Bo może nie mamy ciuchów, ale mamy wszystkie te. Mamy wszystkie współczynniki na 10 punktów. Ale chyba wezmę piromanta, wiecie? No tak, bo grałem wcześniej jako taki, jako rycerz. W dwójce zagraliśmy chyba też jako taki wojownik. To zagrajmy sobie może jako piromanta. Wiek, młodość. Dojrzałość, starość. Nie, wiek mi pokaż. Jak
kracie, jakby się to zmieniało. Dobra. Młodość. Nie, no zagrajmy mężczyzną. Tutaj wygląd. No tak, to mogę bardziej się jeszcze pobawić, jakbym chciał, ale. Dobra, tutaj widzę, nie mogę posłuchać, no ale jak mamy młodą postać, to nie będzie młody głos. No tak jak sądziłem, ale nie, tego nie chcę na razie. To się nie chce bawić. Zostaniemy przy tym, co mamy. Zakończ tworzenie. Tak, chcę rozpocząć tą postacią. Jezus Maria, i ta grafika! Dobra, YOLO! Zaczynamy. Cmentarz popiołu. Tak, tak, tak. Sterowanie kamerą. Zwykły atak. Silny atak. Wierzenie. Takie fajnie, to które on szutuje. Ale to są też tacy typowo słabi wrogowie, więc nie będzie tutaj raczej dużego wyzwania. Duszę opuszczonego ciała. Na razie jeszcze nie będę czytał tych opisów, może później. Po prostu zresztą może nie opisów dusz, bo no akurat te opisy to się zmieniają. O proszę, popielna butelka Estusa z trupa zabrana. A no tak, bo w trójce widzę doszedł pasek many albo skupienia, pewnie popielna właśnie odnawia całe skupienie. Blok riposta. Zobaczmy, czy mi się uda. Nice! Udało się! Pięknie. Za pierwszy raz weszła riposta. Subcio. Dobra. No, ewidentnie mam iść. Okej, to mi nie wyszło. Chciałem zablokować. Przecież jakbym mógł zripostować ten cios i mógł go oddać, no to bym się nawet śmiał. Nie z gadoborem zaleciało. W sumie zobaczmy. Płomień piromancji. Ognisty katalizator dla piromantów. Aby bezpratać piromancję, weź w ręce płomień piromancji i destruj jakieś przy ognisku. Umiejętność zapłon. Tworzy w dłoni postaci potężny płomień, jeden z najbardziej podstawowych piromancji, co przyczynia się do dzikości przyzwanego płomienia. Ognia. Działa w dowolnej ręce postaci. Okej. Okay. Jak używać umiejętności? To jest moje pytanie. O, tarcza też ma umiejętność. Standardowa, okrągła tarcza. Dobra. Odparcie. Skuteczna niezależnie od tego, w której ręce trzymasz tarczę. Odbijasz atak w odpowiednim momencie i wywracasz krytyczną kontrę. Aha, dobra. Czyli silny. Czyli umiejętność to jest silny atak, tak? Oj, no dobra. Może jednak nie. Była na nim uszył krzyk, który zwiększa moc ataku. Dobra, to się jakoś inaczej chyba używa. Wyjaśnienie. Tutaj wiem, ale jak użyć zdolności? Dobra, a sterowanie? Też nic. Dobra. Jest tam niestety coś, co bym chciał widzieć. O właśnie, pierścień z wielkiego bagna. Wzmacnia piromancję. Pierścień ten został wyrzeźbiony z kości ognistej salamander przez spaczonych piromantów z wielkiego bagna. Wzmacnia piromancję. Salamander uznaje się za potomkinię demonów zrodzonych z płomienia chaosu, z którego pochodzi również piromancja. No, tak pół na pół. Zawróć. Ja pierdolę, Sarcz pewnie tutaj kurwa nie zginął ani razu, jak znam jego skilla w takiej w sousa. Zyskałem chociaż te dusze, które tutaj zostawiłem. 256. Niby nie dużo, ale
ostatnio. Zobaczmy, ile by mnie kosztował na kolejny level. 800 prawie, okej. Okay. Chciałoby się. Idźmy tam, tędy, gdzie mnie gra prowadzi. No, widok jest zajebisty. Naprawdę. O, przepraszam. Proszę. Czyżby to była nowo odbudowana kapliczka Zjednoczenia? O, fajnie, to jeszcze było ognisko. Ja bym chociaż bliżej do tego. Byłem bliżej do... gest, miło. Ja bym bliżej do tego jaszczura. No to jest tarcz, to mam starszy słaby. Nie wiem, co... Ja? Coś tam redukuje, ale nie wiem. 52% fizycznych, no bez jaj. Myślisz czegoś lepszego? Już mogłem chociaż ripostować. Coś to jest w ogóle? Co to piarze? Łogie! Bomby zapalające, czyli to było średnio warf przychodzić tutaj. Trudno. Trzymaj. Ej, no bez jaj. Prosty przeciwnik jest w stanie po prostu nie spuścić w pierdol, nie? To jest niesamowite. O, boss jak nic. Boss jak nic. Duża arena. Zabierz miecz. Okej. Okay. No oczywiście, że wstaje. Judek z Kundy. Chyba jest ki. Ja pierdolę, co ja mam z tym blokowaniem? O, to było mocne. Albo trzy ciosy. Jeszcze raz. I... jest! Dobra. Na boś chociaż pierwszy nie zrobiłem. Wykręty miecz. Pokonany. Jest ognicho. Okej. Okay. Zostań po raz pierwszy żak wiążaru. Mam więcej HP chyba. Już dobrze widzę. Proszę, faktycznie widać taki żar na ciuchach. I co, nic z tym nie zrobimy. Ale zobaczmy ten miecz. To jest broń? Nie, to nie jest broń. Dobra, czyli to będzie chyba coś kluczowego. Zobaczmy, co jest tutaj. Czarny kryształ oddzielenia.
Pożegnalny amulet dawany wypędzonym nieumarłym, kryształ od sołupier do ich światów lub ciebie do twojego własnego. Lepiej nie szalaj nadmiernie z jego używaniem, jeśli zależy ci na kontaktach towarzyskich. Aha. Diadem białej drogi przywraca połączenie. Ci, którzy wypuszczą się podłości, gdy pozostają w łączności z innymi światami, utracą w diademie białej drogi, przyjmują ten grzech na siebie, są jednak rzadkie. Niehonorowe czyny zawsze niosą ze sobą ryzyko. Roczny zag oczywiście. Sobą przeglądek nieumarłych przenosi swego właściciela do ostatniego ogniska, przy którym spoczywał, lub do ogniska kapliczki, odbierając mu jednak wszystkie dusze. Noszący mroczny znak odradzają się po śmierci, w końcu tracąc zmysły i zmieniając się w pustych, dlatego właśnie wypędzani są ze swoich ojczyzn. Widząca dusza, gasnąca dusza nieumarłego. Pozwól strażnicy z ognia zmienić tę bezpańską duszę w źródło siły, gdyż być nierozpalonym znaczy stanowić naczynie do dusz. Okej, okay, tutaj znaleziona w porządzącym ciele. Ale opis jest identyko. O, prawie identyko, ale nie wiadomo do czego nas płyną. Miecz. Materiały. Kluczowe przedmioty, tutaj go mamy. Kula ognia. Podstawowa, często poznawana jako pierwsza piromancja, pozwalająca na ciśnięcie kulą ognia. Aby używać piromancji, musisz dzierżyć jej płomień i dostroić formułę przy ognisku. Topór, to już sprawdzałem, brudny sensu nie mamy, katalizatory to już sprawdzone, tarcza, głowa, korpus, bla bla bla, oczywiście też sprawdzone. Kręty miecz. Miecz, który zniknął z ogniska w świątyni, nie może zostać użyty jako broń. Wbij go w ognisko świątyni, by przywrócić mu moc i umożliwić przenoszenie się między ogniskami. Miecz ten przekazywany jest tylko wybranym według osądu Judexa, który czeka na pochwę popiołu. A nie rzekiem żaru? Czy nie, dobra, nie, okej. Okay. Opis jest pewnie spoko, tylko nie wiem jak rozumieć tę pochwę popiołu. Coś to my jesteśmy tą pochwą popiołu, czy... Czy ja? No idea. Złamany prosty miecz. No to jest totalna lipa, jeśli chodzi o... broń. To praktycznie w ogóle nikt nie bije. Jarze. Kolejny typiarz. Łogie! No i spot. Miło. Dobra. Siak! Mordy. Uhu, ładnie, dwóch naraz. To lubię. Jakby nie ma bata, że jestem strażnikami tego miejsca, nie uwierzę w to. No, no, już, już. Leć, biegnij. Tego brakowało, że teraz sam z własnej durnoty bym się zjebał w przepaść. O, pieski. Jakże znienawidzony przeze mnie typ. Skaczemy jak głupie i nic więcej nie robią. Żar. Czemu wygląda jak człowieczeństwo? Pytanie. Zobaczmy. Zapewnia siłę ognia, zwiększa liczbę zdrowia aż do śmierci. Okej. Okay. Nikt z nierozpalonych nie może prawdziwie zdobyć żaru płonącego w piersi czempiona i dlatego właśnie tak bardzo pragną ciepła. Zdobywasz się płomienia i zwiększoną maksymalną liczbę zdrowia aż do śmierci. Dzięki sile ognia, znak przyzwania nierozpalonego staje się widoczny i poszukiwacze żaru mogą dołączyć do niego, by nawiązać współpracę. Strzeż jednak, może on też zwabić intruzów. Okej, okay, no to jest... nie powiem, że wiadome, ale logiczne. Jak masz znak przyzwania, no to... Nice! Yeah! Jest kapliczka. No, mamy chyba strażniczkę ognia. Mamy ziomka. Mamy 5 kierwatronów i ziomka na jednym. O, coś przy suficie. Ciekawe. Zobaczymy to może. Zanim pójdziemy tam, to zobaczymy, czy coś się tutaj skrywa. Da się prosiło aż o iluzję. Niestety nie tym razem.
Dobra, co tu będzie dalej? Czy dalej, co będzie z tej strony bardziej powinienem powiedzieć? Tu jest przejście, a tutaj... Przed tobą lojalność. Okej, czyli ktoś tu może siedzieć w bliższym czasie. O kurde! Drzewo olbrzymów. Nasiono drzewa dopiero spadnie. Dobra. Jak on się to znalazło? Logikę, że zamknięte. Nie, to mogę tu podchodzić, po co sprawdzałem. Wróć. Dobrze, że sprawdziłem, bo wiem, że jest zamknięte, ale... No, było też dość... logiczne, że takie będzie. Dobra, tutaj... skrót widzę... stąd przechodzimy tam i tu potem zrobimy skrót chyba. Uda mi się wskoczyć. Te prawie. No, chyba nie bardzo. Bym mógł na to wskoczyć, to byłoby ok. Nie no, momentalnie spadamy na ziemię. No co? Serio to mi zadało obrażenia? No come on. Dobra, wróćmy sobie tutaj. Pogadajmy najpierw z tym ziomkiem. Siema, rycerzyku. Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And it have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Okej, okay, czyli to jest chyba jakby prezentacja... Zauważam, że w każdej części Soulsów jest jakiś jeden typ, który siedzi i nic ze sobą nie robi. Don't you think? A powiesz coś więcej? What a sick joke. Asking us to seek the law. We're talking true legend. Schodzimy troszkę głębiej, czy głębiej, piętro niżej. O! Hello! Czy to ta osoba, o której myślę? André, to ty? Well, a newcomer I see. I am André. I serve at this shrine as a humble smith forging weapons. You're in search of the Lords of Cinder, I trust. A toilsome journey, I'd wager. You'll require good arms. Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. Okay, all zakon i broń. Ulepszony, czysty i ognisty. Póki co mamy takie trzy warianty, ale nie mam klejnotów, aby się bawić w to. Okej. Okay. Naprawiać? Mam to naprawić? No nie bardzo. Przyjdziemy z Tusa. Uuu, dobra. Takie coś. No nie, zostanę przy takim. 3 do 1. Fragment Stusa potrzebuje wzmocnienia. A coś powiesz? Weapons and protection are sturdy enough by and large. But when overused, they'll eventually break. When their durability is low, repair becomes a necessity. Use a powder, or simply rest at a bonfire. But should chance impel them break, bring them me. I'll hammer them back into shape.
They take no pleasure in breaking, I assure ye. So handle them with care, if you would. There are two ways to smith weapons. Simple reinforcement is one, and infusion the other. Reinforcement is straightforward. It strengthens a weapon without altering its property. Infusion is a more advanced form of smithing that infuses an element. Reinforcement requires titanite, and infusion requires gems. Bring the stones, and I'll do the smithing. It's my purpose, after all. In battle, your weapons are your only friends. Forge them well, and they won't let you down. Ah, another matter. Infusing weapons with gems requires a special kind of coal. My humble coals won't be any use infusing more unusual gems. I know, it's an awful shame, but it's all I have. Oh, please don't give me that look. Believe it or not, I'm quite thin-skinned. Oh, by the way, if you find any Estus shards, bring them here. They can be used to reinforce either of your Estus flasks. Without those flasks, you'd want for life or focus. And they'll always stay with you. Why not treat them well? Huh? Weapons and protection are sturdy enough by and large. But when overused, when Pretty, be careful. I don't want to see my work squandered. Kurde, tak myślałem, że może tu jakaś skrzynka będzie schowana, ale niestety nie. Tutaj ktoś jeszcze jest. Dobra, jak nic będę mógł też tutaj sobie ludzi sprowadzać do tej kaplicy. Tylko, że póki co nie mam jeszcze z kim tutaj pogadać, no poza jeszcze tą babeczką i strażniczką. Więc jeszcze tyle możemy tu zrobić, myślę. A pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets, and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy wont, no? Ashen One, if my wares are not to thy satisfaction, bring me umbral ash. With ash, I'll fashion new wares. Is it not our sorry fate to sup on death? Knowest thou of that soppy gossip? That cordial intrusion layeth the path to embers. And so thou art in need of a soapstone, Ashen One. Then thy pockets will overflow with souls to trade to me. Ashen One, bring me with it. Dobra, to się powtarza. Co masz na stanie? Szar za 2500! No chyba nie! Co jeszcze? Statutowy rysik. Dobra, to się akurat przyda. Weźmy. Wysuszone palce. Do sieciowych. Wzmacniają więzi z tymi sieciami. Pozwoli to, że wspomnie trzeciego biora, ale też drugiego mrocznego ducha. Okej. Okay. Czy jestem czyje to są palce, nie? Chociaż możesz czasami lepiej nie wiedzieć. Sztylet. Talizman do ewentualnych cudów, na przykład do leczenia. Przywraca odrobinę leczenia, czy zdrowia i... Wiary wymaga 8 punktów, mam 14, stać mnie. Tutaj brakuje mi w...
Zręczności jednego punktu. Okej, okay, czyli jeśli czegoś nie mogę używać, to ma taki krzyżyk. Spoko. Tutaj, o, set kolczy. Drewniane bełty i strzały. To jakaś tarcza, która ma 100% redukcji? Żadna, z tego co widzę. No ta ma największą redukcję, ale ja wolę mieć 100% redukcji na osłonie. Kostur czarodzieja. Strzała dusz i strzałka farona. Taka różnica między tym a tym? Wersja strzały duszy opracowana przez czarodziejów nieumarłego legionu Farona. Jeden z bardziej znanych czarów z Faron, nauczany powszechnie ze względu na swą łatwość użycia. Jedno z podstawowych zaklęć wystrzeliwuje strzałę dusz. By korzystać z czarów, dostruje je przy ognisku i odbił się w kostur. No mógłbym w sumie kurde kupić i tę strzałę, i tę strzałkę. To mnie stać. Ale nie byłoby mnie wtedy stać na kostur czarodzieja. To jest... Przepraszam. To jest wymagane, żeby używać tego typu zaklęć. Kamka fioletowego mchu na zatrucia, bomba zapalająca, to już mamy 5 sztuk. Pryzmat, rożek naprawczy. Dobra, kupię sobie jeden kostur i strzałkę. Ashen One. Be sure to bring more souls. Może? Dobra, kurde, prawie 43 minuty. Może dla was już ponad, biorąc pod uwagę jeszcze intro. Okej, czy tutaj będzie jakaś postać, jak nic. Teraz by typ nie skakał tak o. Tutaj mamy kogoś. Bez nóg chyba. Stary, upitolili ci nogi? Czy jak? All that unkindled, and a seeker of lords. I am Lutlith of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver, no need to be coy. Have a closer look. Knowest thou of our purpose? 5 thrones will take 5 lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked. Preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is, I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a Colossus. Knowest thou of our birth? Treat the firekeeper not with discourtesy. She is much like thee, prisoners both, kept to link the fire. Okej, okay. Ogarnijmy te trony jeszcze. Gdzie jakby kto ma siedzieć? Dobra, to jest tutaj. Święty Aldrich, czy Aldrich z Głębin. To już zmieniamy. A, patrzcie, wygnaniec Ludlew. On się nam po prostu przedstawia jako Ludlew z Corlandu, chyba. Tutaj najwyższy tron. Święty król Lothric, ostatnia nadzieja rodu. Okej. Okay. Tu. Stróże otchłani. I pewnie gigant. Tak, Jorm gigant ze zbezczeszczonej stolicy. Kurde. O proszę! Czyżby to były repliki miecza Artoriasa? Wyglądają w taki sposób. Ciekawe. Dobra, pogadajmy jeszcze z strażniczką na koniec. Welcome to the bonfire, unkindled one. I'm a fire king.
I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end, I am at thy side. Ashen One, to be unkindled is to be a vessel for souls. Sovereignless souls will become thy strength. I will show thee how. Ashen One, bring me souls plucked from their vessels. Ashen One, to be unkindled. Ashen One. Very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Dobra. Ty, prawie na 2 punkty. Poczekaj, czekaj. Za chwilkę. Dziewnijmy sobie jedną z tych dusz. Tutaj. Może jedną taką, powinno wystarczyć. Jest tu spoko. Ashen One. Produce the coiled sword at the bonfire. The mark of ash will guide thee to the land of the lords. To Lothric, where the homes of the lords converge. Very well, then. Okay. 2 punkty. No to pójdźmy może... Może raz w wigor i... Raz w zręczność. Żeby mieć te 10 punktów prawie wszędzie, bo jeszcze wigor i szczęście muszę podbić, ale no, to troszkę zajmie. Osadź kręty miecz. Poziom ogniska 1, okej. Fragment kości nieumarłego nie mam. Skrzynia na dobytek, no to wiadomo. Dostrój czar też wiadomo. O, czy... A, okej, okay, dobra. Albo kula, albo strzałka. No. W sumie przetestujmy te strzałki, czemu nie? Już wykupiłem, no to zobaczmy, jak to działa. I podróżuj. Ale to zanim będzie podróżować, to dziewnijmy sobie... Może zamiast tej tarczy weźmy to, a to będzie out. Mam tak samą tarczę, że nie chcę na nią patrzeć w ogóle, nie, więc... Tutaj zostanie. Nawet ją... Znaczy, dobra, dopóki nie znajdę lepszej, to lepiej, żebym jakąś w ogóle przy sobie miał. Podróżuj do wysokiej ściany Lothric. Albo mam tutaj któryś z tych. Okej. Okay. To lecimy. Spodziewałem się do jakiegoś ogniska, ale nie. Teleportował mnie do jakiejś losowej lokacji. Jest ognicho może? Jest ognicho, dobra. Rozpalmy od razu. No i dobra. What the hell? Czy to wyrosło z ciała jakiegoś typa? Dobra, to dziwne. Jimmy do przywołania. Jakiś ziomek. Sporo typiarzy. To może być drobny problem. Ale dobra, to się będzie martwił w kolejnym materiale. Tu jest smok! Co? Tu jest kurwa martwy smok! O, o ty! Chyba, że on wcale nie jest martwy, a tam potem nagle zacznie zionąć ogniem, bo to jest bardzo możliwe. Ja pierdolę. Dobra.
Elo. Checkpoint. A my widzimy się w kolejnym materiale, w którym będziemy lecieli dalej. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Cześć.